Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Pauliną Knut, która jest senior data scientistem w DeepSense. I tutaj dodam, że na ten wywiad czekałem 11 miesięcy. Paulina była wyjątkowo zajęta w zeszłym roku, ale w końcu się udało. Dzięki, Paulina, że znalazłaś czas. Cześć. Cześć, cześć. Potwierdzam, było bardzo ciężko, natomiast bardzo się cieszę, że w końcu się nam udało. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie fajna rozmowa. To zacznijmy od tego, rzadko się widzi, że ktoś pracuje w jednej firmie 5 lat. A tak wygląda twój LinkedIn, więc jestem bardzo ciekaw, czy to kwestia specyfiki samego DeepSense'a, czy tobie taka, nazwijmy to, stabilizacja pasowała, gdybyśmy mogli tutaj ten wątek rozwinąć. Tak, to prawda, jestem już 5 lat DeepSense'ie, strasznie długo. Kurczę, już tyle osób, pamiętam, przychodziło, odchodziło, ja nadal tam siedzę. Nie taki był plan początkowy, jak tam szłam. Ja rzeczywiście trochę lubię tą stabilizację, ale to nie z tego powodu tam jestem. Prawda jest taka, że po prostu DeepSense jest dobrze dopasowany do moich umiejętności, do tego, w czym się dobrze czuję i gdziekolwiek indziej patrzę i rozglądam się, no to nie jest po prostu to samo. To po prostu widzę, że trochę odjeżdżam od rzeczy, które mnie interesują. Natomiast to, jak wygląda ścieżka kariery w DeepSense, jest bardzo fajnie skonstruowane pode mnie. Po prostu czuję, jakby ktoś zobaczył mój profil osobowości i stworzył dla mnie tutaj. To jest twoja ścieżka. To opowiedz o tej ścieżce. No, wiadomo. Start jest standardowy, stażysta, 3 miesiące. Sprawdzasz się lub nie. Binarnie, no. To było bardzo fajne doświadczenie. DeepSense to robi bardzo ciekawie. Bardzo mam wrażenie, indywidualne podejście potrafi zrobić pod osobę, pod jej umiejętności, tego jak wypadnie na rekrutacji. Ja musiałam wypaść ciekawie, bo początkowo składałam na inne stanowisko. To było jeszcze jak DeepSense z Codylimem było jednym bytem i wtedy składałam na frontend początkowo. Bardzo podobało mi się data science, ale czułam, że to jest zbyt ambitny w ogóle temat dla mnie. Ja w tym temacie, no co ty, w ogóle nie widziałam się w tym. Uczyłam się frontendu sama chyba z pół roku. Siedziałam, że dobra, spróbuję. To bardzo mi się podobała ta firma, jak się prezentowała. Poszło mi ciekawie rozmowa i rekrutacja. Wszystkie, które były zadania do wykonania, bardzo mi się podobały. Algorytmiczne, ciekawe. Natomiast już sama rozmowa na temat frontendu, gość od razu powiedział, to chyba nie tutaj powinnaś składać. Mam inny pomysł. Dobre, dobre. I tak po kilku dniach miałam rozmowę z menadżerem z Data Science właśnie. Rozmawialiśmy na ten temat. Ja od razu się przyznałam, kurczę, no przed rozmową przeczytałam książkę Data Science. Lubię ten temat, no ale ja nie czuję, że mam praktyczną wiedzę. Ale gość coś zauważył chyba we mnie takiego. Przecież dobra, dam ci szansę. Bardzo fajnie. Od razu miałam mentora, jak dołączyłam, który mnie uczył, dawał mi po prostu codziennie prawie jakieś, wiesz, zadanie do wykonania w domu. Tego się naucz, tego blog posta przeczytaj, to zrób. I w ten sposób w ciągu 3 miesięcy wystarczająco się nauczyłam, że spokojnie chcieli mnie zostawić. No i bez problemu sprawdziłam potem w projektach, które były. Fajna historia. A te 3 miesiące to mówisz, taki miałaś bootcamp, jednym słowem. Tak, trochę tak. To były bardzo ciekawe 3 miesiące. Dużo startowałam w konkursach kaglowych wtedy z chłopakami. W ten sposób też się uczyłam, po prostu od innych, widząc jak oni podchodzą do projektu. Ale też to był taki wewnętrzny projekt, żeby właśnie marketingowo się wybić, pokazać się jako DeepSense, a nie chcieli mnie, praktykantki, bez wiedzy dać do klienta na początku. No ja się totalnie nie dziwię, tak samo robię. No ale wiadomo, na początku jest strach, więc mieliśmy te konkursy. Jeden, drugi, trzeci, trochę zadań domowych i rzeczywiście ta wiedza bardzo szybko urosła. To był taki przyspieszony bootcamp, intensywny, no ale z mentorami, no to dużo myślę, że zmienia. A jak duży DeepSense był wtedy, pamiętasz? Tak plus minus? Kurczę, ciężko mi teraz powiedzieć. Ale bardziej 20 osób, czy bardziej 100? Oj, bardziej tak 40, coś takiego, tak w tych okolicach. Takie mam odczucia, natomiast no, ciężko powiedzieć prawdziwe liczby. W szczególności w DeepSense też są software inżynierzy, którzy się przeplatali z projektami w Codylime. Brzmi ciekawie, ale teraz powiedz, ten staż to jest tak, że czasami ludzie sobie robią go tylko po to, żeby mieć tam drobny wpis i zacząć zupełnie inną ścieżkę, albo wracają na uczelnię, albo różne drogi po stażu się wydarzają, ale zostałaś. Zostałam. Bardzo mi się podobało. A przede wszystkim atmosfera. Kurczę, ludzie są tacy
mili, fajnie nastawieni. Ja przedtem nie pracowałam w firmie IT. Pracowałam na uniwersytecie wcześniej i po prostu zupełnie nie miałam takiego doświadczenia. Z ludźmi, którzy bardzo swobodnie się zachowywali, żartowali razem, spędzali razem czas. To tak mnie przyciągnęło, że momentalnie po prostu chciałam tam zostać, zobaczyć to na dłużej po prostu, sprawdzić się w tym. Nie będziemy uderzać w tą akademię, ale tam było inaczej. Tam było troszkę inaczej. Też fajnie, dobrze wspominam. Ale tak, ja moje praktyki na zaliczenie zaliczyłam tam, a do Deep Sensa poszłam, bo chciałam. No i polecam, fajnie. Patryk tu już reklamował na maksa, więc możecie sobie podać rękę. Jesteście super ewangelistami Deep Sensa. No Patryk też jest długo, nie dziwię się, oczywiście. No i on jeszcze do tego miesza swoją ukochaną Bydgoszcz, więc to jest zawsze taki wybuchowy miks. Tak, z ciekawostek, kiedy się pokłóciliśmy trochę tak w żartach z Patrykiem, bo ja jestem z Torunia, ja jestem Team Toruń, jak on zakładał oddział w Bydgoszczy, to ja mówiłam, że to zły wybór. Dobra, dobra. Legendarna bitwa Bydgoszcz-Toruń, nawet wewnątrz firmy. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to przewinął się temat, bo teraz jesteś już po tej drugiej stronie i ty zatrudniasz stażystów, czy wyszukujesz? Tak jest. Tak zupełnie zdradzę, że mamy taką stażystkę, która widziała wasze pytania, przeraziła się i stwierdziła, że ten Deep Sense chyba jest niepoważny, żeby stażystów pytać o takie rzeczy. Więc jestem ciekaw tego całego procesu. Opowiedz o nim, jaka jest idea, ile tysięcy kandydatów odrzuciłaś. Jak było? Niestety dużo tysięcy odrzuciłam. No proces rekrutacyjny jest trudny, szczególnie praktykantów i juniorów, bo to są osoby, które nie mają tyle doświadczenia. Normalnie jak rekrutujesz osoby z doświadczeniem, zaczynaj pod projekt, wiesz czego oczekujesz. Tu będą transformery, tu będzie NLP, klient, no i wiesz już jakie pytania zadać. Tu jest zupełnie inaczej, musisz wyczuć, czy ta osoba jest w stanie się nauczyć i jak szybko się nauczy. Rzeczywiście nasz pierwszy etap rekrutacji to są pytania online, które po prostu dostaje się test, tych pytań jest kilkanaście, dosyć szybko się to wypełnia i to jest naprawdę dla nas pierwszy odsiew po prostu osób, które się nie sprawdzają. I te pytania są bardzo dziwaczne czasem i specyficzne. Możesz podać jakieś dwa przykłady? Oczywiście zmienisz sobie na trochę inne. Jest pytanie oczywiście o mutowalność, standardzik u nas. Jest pytanie o algorytmy grafowe, to znaczy tam szukanie wszerz, w głąb i tak dalej, porównanie. Mamy kilka właśnie takich bardziej algorytmicznych pytań. To wynika z tego, no i takich Pythonowych też, no i kilka data science'owych, nawet trudnych naprawdę. To wynika z tego, że składa bardzo dużo osób. Jeżeli zadasz na przykład, powiedzmy, mamy 20 pytań, złoży ci 2000 osób, to nadal nie jesteś w stanie sobie wybrać, wiesz, top dziesiątki. Nadal, jeżeli chcesz mieć osoby, które popełniły dwa błędy, to ci tak bardzo dużo osób przychodzi. Te pytania są różnicujące. My też mamy dla nich pewną swoją wagę nakładamy czasami, jak oglądamy indywidualnie. Przeglądamy przez te pytania, kto odpowiedział, jakie pytanie, ile miało odpowiedzi poprawnych, ile niepoprawnych. Natomiast no niestety, musimy podać też szalone pytania, bo inaczej byśmy nie zróżnicowali tych osób. Większość ludzi, praktykantów jest teraz tak przygotowana, mają taką niesamowitą wiedzę teoretyczną, że mam wrażenie, że standardowe pytania, które by mi wystarczyły nawet, w ogóle by nie zróżnicowały tych osób. Po prostu wszyscy by mieli prawie maksa. Dziękuję. Wszystkich trzeba zatrudnić. No my popełniliśmy taki błąd, że daliśmy stosunkowo proste rzeczy do zaprogramowania na jakimś tym takim serwisie typu masz 20 minut i napisz coś tam. No i za nisko ustawiliśmy poprzeczkę, dostaliśmy na chyba 100 wypełnień na 100%. W zasadzie niewiele to dało tak naprawdę, a wydawałoby się, że zobaczmy co się wydarzy. No przy naszych pytaniach naprawdę czasami może kilka osób odpowie na maksa. To się rzadko zdarza, to praktycznie w ogóle nie zakładamy tego, że komuś się uda. No bo one są naprawdę trudne, prawdę mówiąc, ja przy niektórym muszę się stanowić. Jak widzę te pytania, jestem seniorką, kurczę, patrzę na pytania, no i myślę, no czy ja bym w tym czasie odpowiedziała? Czy ja bym dała radę, wiesz, w jakieś prawdopodobieństwo przeliczyć w głowie w ciągu 2 minut? Do tego dojdziemy, bo ja ogólnie jestem też po tej stronie, że rekrutuję, ale myślę sobie, że ten proces jest strasznie popsuty i rozumiem frustrację ludzi, którzy próbują dostać pracę. No, dojdziemy do tego w trakcie naszej rozmowy, bo to jest chyba taka niekończąca się opowieść, jak tak, jak mówisz,
odsiać sprawnie i nie spalić milionów na rekrutację, ale z drugiej strony dla tych ludzi no bywa to bardzo, bardzo nie fair i bardzo niemiarodajne, tak mi się wydaje, momentami. Zdecydowanie się zgadzam. Bardzo ciężko jest to zrobić miarodajnie. Żeby to zrobić, mam wrażenie, że musiałabym z każdym usiąść po godzince, dwóch. Wtedy byłabym zadowolona z takiej rekrutacji. No ale jak to zrobić, jak masz 200 CV czy tam ileś? Tak, dokładnie. No właśnie pierwszy krok to test. No niestety, ten test to jest los. Ja słyszałam od niektórych praktykantów, którzy teraz u nas pracują zresztą, że wcześniej wypełniali nasz test, ale się nie dostali, po prostu tu gdzieś im nie poszedł jakoś pytanie, tu drugie, ale wiedzieli jakie są, wiedzieli jaki to jest styl i mogli się następnym razem przygotować. Więc to na pewno dużo im dało, że już wiedzą czego się spodziewać. A potem jest chyba etap standardowy, niestety, przeglądanie CV. Tak, ciężki i żmudny etap, bardzo go nie lubię, to jest mój najmniej ulubiony ze wszystkich. Bo ciężko ocenić kogoś po CV. Staramy się nigdy nie kierować tym, czy ktoś ma uczelnię, nie uczelnię. Natomiast no, czymś musimy się kierować. Przy praktykantach no, to czasami to jest ich pierwsza praca, nie zawsze mają jakieś doświadczenie. No i wtedy no, ciężko się na czymś oprzeć. Możemy na skillach, które wypisali, no, ale wiadomo, różne osoby różne rzeczy miały na myśli, mówiąc, że potrafią nam paja. Ciężko po prostu się tym kierować. Tak naprawdę porównujemy sobie te CV w gronie bardzo wielu osób zawsze. Zazwyczaj to jest jakieś 5 osób, przygląda każde CV, dajemy oceny i z tego po prostu bierzemy sobie potem średnią, żeby jakieś po prostu mieć odzwierciedlenie tego. I po kolei, tak naprawdę to, te oceny są dla nas przede wszystkim, używamy ich do sortowania tych CV. I po kolei z każdą osobą się spotykamy na normalnej już rekrutacji. I jeżeli znajdziemy tych kandydatów wśród pierwszych 10, którzy nam się podobają, to super. Jak nie, no to po kolei idziemy dalej i szukamy tych kandydatów, którzy nam się sprawdzą i się nam podobają. Z tym CV ja mam takie różne śmieszne, pamiętam, historie. Włącznie z tym, że dostałem kiedyś CV. Zakładasz, że chcesz być fair, a jednocześnie jednak to CV coś o tym człowieku mówi, czy on, nie wiem, przysiadł do tego CV, czy nie, czy dał zdjęcie takie, czy takie. Tak. No i pamiętam, rozbawiło mnie to, jak ówczesny menadżer wysłał mi CV i tak pierwsza moja myśl była, to chyba piłkarz, bo zdjęcie w koszulce takiej sportowej, no i patrzę, doświadczenie typowo, boisko, trener, coś tam, no i mały kursik z, tam na Udemy. Jak podejść do czegoś takiego? No jak dać szansę w takiej sytuacji? Bardzo ciężko jest dać szansę. No trzeba porównując inne, nie? Jakby patrzysz, jak wypadają inni i na ile czujesz, że... Bo to jest ryzykowne wtedy. To jest trochę medy strzał, bo masz za mało informacji w CV. Ja uwielbiam, jeżeli ktoś daje GitHuba. Link do GitHuba to jest po prostu coś, co uwielbiam w CV. To mnie ratuje, bo wtedy mam coś, na czym się oprzeć. Zazwyczaj mają tam ludzie projekty ze studiów, ale samo to, że mają GitHuba, że już musieli z niego skorzystać, chociaż raz sklonować. Jak widzę, że mają projekt kiedyś z kimś, i musieli, wiesz, robić merge, odbranczawiać i mówię sobie, tak, już wiem, że masz jakąś wiedzę z tego Gita, już mogę się oprzeć, rzeczywiście potwierdzić coś. Wiadomo, jakość kodu można sobie zobaczyć, z czego korzystał, z jakich bibliotek, to daje jakąś informację. W większości nadal są notebooki, no niestety. Projekty, które, wiesz, mają tylko jeden commit, notebook, koniec, po prostu, żeby coś pokazać, ale nadal osoby, które pokażą mi, że mają Gita, najlepiej zrobią właśnie PDF-a z linkiem. To dla mnie to jest zawsze plus. Zawsze daje im trochę więcej za to chociaż, że się postarali, że tam coś wrzucili. No ale w takim projekcie często, no nie chcę powiedzieć, że często, ale to są często rozwiązywane projekty, które w gruncie rzeczy tego notebooka możesz sobie przegrać skądkolwiek, bo jest to mnist w tysięcznej wersji albo jeszcze jakiś tam inny standardowy projekt. Jakby zastanawiasz się, czy jest to oryginalna praca autora? Czasem tak. Zazwyczaj widać, że to jest bardzo indywidualne. Na przykład konkretne dane dostał od profesora. Zazwyczaj też opisują bardzo dokładnie, jak wygląda zadanie. Przy miejscu się spotkałam. Natomiast zdarza mi się już na rekrutacji normalnie na spotkaniu zagadać o to. Zagadać o projekty, do których mam wątpliwości. Czy ta osoba rozumie, co tam się wydarzyło. Więc zdecydowanie próbuję to weryfikować na tyle, na ile się da. Wiadomo, że ktoś to był w życiu rok temu, no też nie dziwię, że nie pamięta. Ja też nie pamiętam moich notebooków rok temu, które robiłam. No to mówisz, że kilka osób głosuje na CV. A gdybyś miała tak z głowy wyciągnąć swoje feature'y, na które patrzysz? No Git na pewno. GitHub, doświadczenie, no bardzo proste. Jeżeli ktoś ma doświadczenie, na przykład praktyki na uczelni. Ale komercyjne, mówisz, komercyjne. Komercyjne, ale też jeżeli na przykład ktoś zrobił swój własny projekt, który gdzieś opublikował, to jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś brał udział w jakichś kołach naukowych. W szczególności dlatego, że dużo osób do nas składa, jeszcze będąc na studiach, jeszcze które nie skończyły studiów. Co oznacza, że będą chciały pracować i łączyć pracę ze studiami.
Więc jeżeli widzę, że mają jakieś doświadczenie, na przykład są w jakimś golemie albo w innych takich dodatkowych kołach naukowych, no to ja widzę, że oni potrafią dysponować tym czasem. I zakładam, że w najgorszym wypadku będą w stanie na przykład zrezygnować z koła i rzeczywiście z nimi zostać. Szukam takiego podejścia właśnie, czy mają jakieś dodatkowe rzeczy, żeby się upewnić, że zostaną. Tak samo jak szukam, czy mają jakieś doświadczenie na przykład z prezentacją u nas, przez to, że pracujemy z klientami. Bardzo często, nawet codziennie spotykamy się z nimi i rozmawiamy, że ktoś potrafi się dobrze zaprezentować albo dobrze prezentację przedstawić. To jest dla nas plus. Też, nie tylko ta wiedza techniczna się tutaj pasuje. No i oczywiście patrzę, czy stack deweloperski się zgadza. U nas korzystamy z PyTorcha, więc patrzę, czy jest PyTorch. Jak nie, no to trudno. No. TensorFlow też jest jakimś rozwiązaniem, ale wiadomo, patrzę, czy się zgadza z tym, z czego korzystamy. Patrzę, czy ktoś z chmurami pracował, z dockerami. To też są plusy, bo też nam się zdarza wejść na produkcję. To jest ciekawe, że tak wnikliwie to badasz, ale mówisz, to jest kwestia, że w danej rekrutacji masz tyle dokumentów do przejrzenia, albo zapytam cię tak, ile cię to zajmuje, żeby znaleźć tego jednego człowieka? Ojej, długo. CV? Mniej więcej 2 godziny sobie daję na przeglądanie CV i po kolei przez nie przeklikuję. Wiadomo, że różny zbiór CV dostanę do przejrzenia, ale właśnie na 30 CV staram się w 2 godzinach zmieścić, by to po prostu na spokojnie przejrzeć. No dobra, czyli tak naprawdę na osobę wychodzi kilka minut, bo to, i tak, to nie jest żaden wyrzut, tylko bo ja też byłem po tej samej stronie. Natomiast chodzi mi o to, jak kiedyś dostałem takie CV, chyba 3 czy 4 strony wypełnione maczkiem takim ósemką. Często nie jesteś w stanie tak naprawdę przebrnąć przez to. Tak, ja mi się zdarza przedłużać. Jak widzę takie CV, zdarzają się, no to rzeczywiście. Ale zdarzają się też CV, które są bardzo proste. Takie, że po prostu widzisz, 5 minut ci wystarczy. Szczególnie jak nie ma jakiegoś linka do GitHuba, takich rzeczy. Masz tylko zobaczyć, kto jaką uczelnię zrobił, jaki kierunek studiuje, studiował, jakieś bootcampy, kursy i dalej już więcej nie przejdziesz. No to powiedzmy, że już odsiałaś te 10 czy ileś tam osób i teraz zapraszasz kilkanaście do tej dalszej części? Po kolei. Zazwyczaj zaczynamy od 10. Pierwsze 10 bierzemy. I po kolei dopraszamy kolejne. W zależności od tego po prostu, ile w tej chwili chcemy otworzyć stanowisk dla praktykantów. No i rozmowa. Rozmowa jest najfajniejszą częścią. To jest rzeczywiście moment, w którym mogę osobę poznać i zobaczyć, czy ona się sprawdzi. Wiadomo, że w ciągu godziny nie poznasz kogoś. Nie powiesz, czy w ciągu 3 miesięcy się czegoś nauczy. Natomiast już rzeczywiście możesz tak poczuć to i zobaczyć, dopytać się, co ma ktoś na myśli, mówiąc, że umie pandasa, co by zrobił w takiej sytuacji i opisać. U nas rozmowa ma kilka etapów. Pierwszy jest taki wstępny, gdzie rozmawiamy, co potrafisz, co studiujesz, jak się czujesz z chmurą, jak się czujesz właśnie z PyTorchem i doświadczeniu tej osoby, jakie projekty robiła, z czego jest dumna. Możemy pogadać. Też wezmę angielski wtedy. Myślę, że teraz chyba standard. Ale to jest wewnątrz jednej rozmowy, mówisz te etapy. Wewnątrz jednej rozmowy. Okej, dobra. Tak, więc na początku właśnie tam sprawdzamy też angielski. No wiadomo, u nas większość klientów jest zagranicznych, więc chcemy się upewnić, że nie będzie problemu. Zdarzają nam się też pracownicy, którzy nie mówią po polsku. Musimy mieć pewność, że nie ma bariery językowej. No i wtedy przechodzimy do tej takiej przyjemniejszej części, mamy listę pytań. I tak z tego, co wiem, u nas większość rekruterów sobie modyfikuje. Ja też się przyznaję, trochę modyfikuję te pytania. Mam po prostu tematy, z których muszę spytać, więc coś algorytmicznego spytam. Spytam o coś związanego z drzewami. Typu na przykład wytłumacz mi, na czym polegają lasy losowe. Najprostszym językiem, jakbyś miał do kogoś, ktoś tego nie potrafi. I słucham, jak ta osoba tłumaczy, czy rzeczywiście rozumie ten koncept. Pytamy o takie rzeczy związane z sieciami. Takie podstawowe, takie... Już nie chcę dużo pytać tutaj przykładów, bo potem ktoś będzie idealnie przygotowany na rozmowę ze mną. Natomiast takie podstawowe, czy kiedykolwiek ktoś zaimplementował sieć, jakąś nawet najprostszą, takie pytanie, które spróbują to zweryfikować. I to są takie pytania, które naprawdę jest odpowiedź konkretna, która jest poprawna i niepoprawna. Czasami zdarzają się takie pytania, na przykład wymień metryki do klasyfikacji. I wtedy wiadomo, jest bardziej lub mniej poprawna, właśnie od tego, kto ile wymieni i jak się rozpisze. I jak opowiem o nich. Natomiast potem jest ta najfajniejsza część dla mnie, gdzie przechodzimy do takich pytań bardziej zaawansowanych, gdzie pójdziemy w głąb jakichś tematów. Mój standard, uwielbiam pytania, więc już znowu się wydam, jakieś inne sobie wymyślę po tej rozmowie. Uwielbiam pytanie, gdzie ktoś musi opisać, jak sobie podejść do projektu. Przykładowo, powiedzmy, że jestem klientem, przyszłam, mam swój sklep, mam budkę z lodami, w ogóle sprzedaję, różne smaki lodów. I generalnie kocham Excela, codziennie do Excela sobie wpisuję, jak ktoś coś kupił. Osoba kupiła 5 gałek, truskawkowe, świeciło słońce, sobota, cokolwiek.
Weź też masz takie dane. No i Kość mówi, że ma problem z tym, że źle trochę wyznacza to, ile lodów zrobić. I roztapiają mu się po prostu pod koniec dnia. No kurczę, za dużo zrobił, psy mi za mało, a mógł więcej. I on by chciał przewidywać, ile tego sprzeda. No i zaproponuj mu ten projekt, powiedz, ile ci zajmie, jaki model i tak dalej. I traktuj mnie jak swojego klienta, zadawaj mi pytania, jeżeli chcesz się dowiedzieć, ile tych danych jest, jeżeli chce się ktoś dowiedzieć dokładnie mój problem biznesowy. Bardzo lubię to pytanie. Uwielbiam, bo na różnych po prostu aspektach tego ludzie się zafiksowują. CV, nie? Nie znam takiej osoby, która widać, że nie był ktoś w machine learningu czy czegoś, takiego pytania. Ale jeżeli znam takie pytanie, ktoś powie na przykład, ja to widzę, regresję bym zastosował, bo wtedy te feature'y byłyby łatwo interpretowalne, można by wtedy powiedzieć, słuchaj, jak jest powyżej 20 stopni, sprzeda ci się więcej lodów, więc wtedy więcej przygotuj lodów. Fajne podejście. Są osoby, które pytają, a jak dokładnie zdefiniować target wtedy? Jak dokładnie to zrobić? Próbują się dopytać. Czy na przykład on potrzebuje wiedzieć każdego dnia, ile się da mu lodów, czy następny tydzień przygotowuje lody. Więc różne aspekty różnie podchodzą. Ja wtedy ich, wiesz, tak właśnie pytam się dalej, a w głąb. A co jeżeli taka jest sytuacja? A co jeżeli tych danych jest mało? Albo dużo? Albo żeby zobaczyć, jak im głowa pracuje. Ich intuicję po prostu związaną z tym. Jak odpytujesz o coś takiego, to... O, podam taki przykład. Rozmawiałem z człowiekiem, który widać było, że miał ogromną wiedzę o NLP. Naprawdę gigantyczną, ale no komunikacyjnie no, było to wyzwanie, żeby tam z niego wyciągnąć to wszystko. No i teraz na takim interwiu, o którym ty mówisz, tacy ludzie nie wypadają często jakoś super błyskotliwie. Tak, na etapie, na którym zdajemy pytania, dają sobie radę. To prawda. Czasami jak mają jakieś zadanka programistyczne, czasami są, czasami ich nie ma. To też wypadają dobrze te osoby, chociaż też niekoniecznie. Naprawdę zadanków programistycznych też są specyficzne, bo tam też chcesz zrozumieć, jak ktoś myśli. A takich jak ja mówię, to prawda. Osoby niekomunikatywne mają trudności z tym. Natomiast przez to, że my jesteśmy jako DeepSense firmą konsultingową też, to dla mnie też jest ważne, żeby to ocenić. Ja muszę wiedzieć, czy ktoś będzie komunikatywny, czy będzie mógł szybko pójść do klienta, z nim rozmawiać, zadawać mu pytania, czy jednak to będzie osoba, która będzie się trzymała z tyłu, która będzie pojawiała się z nimi na spotkaniach, ale raczej jako wolny słuchacz niż jako mówca tutaj. Czyli macie frontmenów i ludzi, którzy siedzą w okopach, rozumiem. Tak, tak, oczywiście. No nie, wiadomo, są osoby, które po prostu czego nie lubią, denerwują się, nie czują tego, nie będziemy to przejść na siłę. Ale też jest rzecz, która jest ważna przy rekrutacji, czy to właśnie na juniorów, czy na standardowe stanowiska. Bardzo zawsze oceniamy też komunikatywność, jak ktoś się potrafi zaprezentować. Też postaramy się na rekrutacjach, jeżeli ktoś poda złą odpowiedź, to poprawić, powiedzieć, jaka jest poprawna. Dlaczego? Pogadać ten temat. I często, przynajmniej ja, nie wiem jak inni rekruterzy u nas, zapisujemy tą reakcję. Czy ktoś rzeczywiście przemyśli, takie rzeczywiście, kurczę, pomyliłem się, masz rację, przecież to tak się robiło. Czy ktoś uparcie mówi, nie, nie masz racji. Ja sobie otwieram szybko Wikipedię, patrzę, no kurczę, mam rację, no. I wiesz, patrzymy też, jak ludzie reagują. Bo pracujemy w teamach, chcemy, żeby ktoś się w większym zespole mógł dogadać. No więc wiadomo, no będziesz miał problemy, będziesz miał bugi, ktoś będzie ci robił review. Chcemy, żeby ta relacja tutaj dobrze szła. Jak mówisz, że no zdarzają się tacy ludzie, którzy są słabsi z tej prezentacji, to dajecie im szansę, żeby się podciągnęli, w sensie w trakcie na przykład stażu i później przejścia między juniorem a midem? Czy to jest tak, że no, każdy sobie wybiera tam właśnie, wiesz, w którym rzędzie chce siedzieć i niektórzy wolą raczej z tyłu? Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ zazwyczaj jest problem z takimi osobami, w zależności od tego, na ile to jest problem z komunikatywnością. Jeżeli to jest problem z nieśmiałością albo ze stresem, co jest częstą sytuacją, szczególnie wśród praktykantów, to dajemy szansę zazwyczaj. Nie zawsze, wiadomo, to też jest jakiś czynnik, który bierze pod uwagę, natomiast bardzo często zdarzają się takie osoby, które dajemy szansę, mamy takie osoby zatrudnione, które się świetnie sprawdzają i one też z czasem rozmawiamy z nimi, żeby właśnie poćwiczyły to, poprezentowały, że coś jest łatwiejszego, może wewnętrzne jakieś prezentacje zrobiły i te osoby się rozkręcają. Co czasami nie trwa 3 miesięcy, to trwa często dłużej, ale jednak to rozkręcenie się pojawia. Natomiast jeżeli ktoś ma takie problemy związane z tym, że bardzo... Już nie chciałabym powiedzieć, podać przykładu, który skaże konkretną osobę, więc muszę zrobić jak to przemyśleć, żeby być odpowiednio. Załóżmy, że jest ktoś, komu zadajesz pytanie, on pyta, dlaczego tak nie. I nie chce wejść w głąb. To są osoby, które są trudne. Czasami ciężko z nich coś wyciągnąć.
I ja wtedy bardzo mocno się zastanawiam, czy mamy projekt, w którym się dogadają. I bardzo często niestety nie. Jeżeli ktoś nie potrafi wejść w głąb i wytłumaczyć na przykład jakieś metryki, dlaczego to się sprawdzi, dlaczego nie, tylko po prostu powie, tak się sprawdza, tak się mówi, takie sytuacje się stosuje, koniec. Nie chce z nią wejść w dyskusję, no to dla mnie to jest czerwona flaga trochę. Ja kojarzę takie osoby, z którymi próbowałam tak pracować, zazwyczaj w innych firmach niż w IT, ale tak. To jest po prostu droga przez mękę i dla zespołu, jeżeli pracujemy w zespole. Często właśnie dla menadżera, jeżeli boi się jakieś sobie wystawić do klienta, bo jednak ta dyskusja jest ważna. Więc to różnie. Wyobrażam sobie na przykład inżyniera, który miałby świetne techniczne umiejętności, no to mógłby znaleźć sobie u nas miejsce. Nie zdziwiałabym się kogoś takiego wziąć. Ale to jest data scientist, który jednak ma dużo tego kontaktu, dużo ma dyskusji, to ciężko. Z mojej perspektywy to wydaje się bardzo problematyczne. No to ja przyznam, że tak samo jest na podcaście. W sensie, jeżeli ktoś cię zbywa, no tak, albo to jest bardzo trudno i na wszelkie próby drążenia robi jakiś unik, albo uchyla się od dalszej odpowiedzi, no to jest strasznie trudno rozciągnąć tą rozmowę, żeby była ciekawa do słuchania. Ja bardzo lubię pracować blisko z klientem. Zachęcam klientów, jeżeli mogą, pracować z nami blisko, być na spotkaniach codziennych i razem z nami robić burzę mózgów, różnych pomysłów. No i wtedy też bym chciała, żeby mój zespół też tym uczestniczył, żeby też się pokazał. Mam takie coś w sobie, że wyobrażam sobie, że najwięcej zyskujemy, jeżeli pracujemy z tymi klientami blisko, jeżeli się ich nie boimy. I rozmawiamy z nimi, pytamy ich. No więc jeśli chodzi o data scientistów, to oczekuję tej komunikatywności. Na jakimś tam minimalnym poziomie, ale musi być, musi umieć dać tę dyskusję. No jak wybierasz człowieka, bo co jakiś czas mam takie dyskusje tutaj z ludźmi, z którymi rozmawiam. Generalista kontra specjalista. No masz CV i to tak naprawdę nie chodzi mi tylko o sytuację ze stażystą, ale w ogóle zatrudniasz człowieka do DeepSense'u i teraz możesz w teorii pomyśleć sobie, potrzebuję kogoś, kto wymiata z NLP albo kogoś, kto ma bardzo szeroką wiedzę i tam był i tu, i tu, i tu, ale na pewno nie będzie miał takiej głębokiej. To kogo wybierasz albo jak przebiega ten tok myślenia na ten temat, bo to jest ciekawe dla mnie. Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo u nas dużo osób jest specjalistami, natomiast ja sobie myślę, że jestem generalistką. Prawda jest taka, że u nas bardzo często są rekrutacje już pod projekt. Wiemy, że projekt zacznie, wiemy z jakiegoś to jest tematu, no więc wiemy, że w takim razie okej, okay, jeżeli to będzie na przykład temat NLP, wiemy, że tam będzie mało osób, które mają dużo doświadczenia, no to chcemy mieć kogoś z doświadczeniem. Natomiast jeżeli widzimy, że to jest jakiś taki projekt, wiesz, trochę luźniejszy, z klientem, który mamy już jakąś fajną, zbudowaną relację, długą, no to wtedy możemy wziąć kogoś bardziej takiego generalnego, który się douczy konkretnych aspektów, którym łatwiej nam będzie manewrować między projektami, jakby była taka potrzeba, wśród na przykład tego jednego klienta. I jedna i druga sytuacja się zdarza. No, prawda jest taka, że u nas obie osoby przejdą. Bardzo często. Rzadko jest taka sytuacja, że musimy konkretnie po ten projekt i innych nie rekrutujemy ludzi. Po rekrutacji bierzemy pod uwagę kilku aspektów. Właśnie komunikatywność, umiejętności techniczne, programistyczne. I potem z tego wszystkiego, z tych wszystkich aspektów opisujemy ocenę. Długą, wielką, opisową ocenę, jak wielgachny mail. Przynajmniej tak robię. Nie widziałam ocen innych. I po prostu na podstawie tego menedżerowie też myślą o tym, co się będzie zaczynało. Czy po prostu mamy za mało data scientistów i ledwo dajemy radę i po prostu generalnie bierzmy ludźmi, którzy się sprawdzają, którzy mają dobre oceny, czy konkretnie potrzebujemy. Mamy dużo osób, ale teraz ta jedna osoba po prostu uzupełniłaby. Ale z tego co wiem, zatrudniamy wszystkich. Zatrudniamy i takie osoby. Ja mam trochę, wiesz, słabość do generalistów, bo ja jestem, wiadomo. Więc jak widzę, że ktoś trochę NLP łyknął, trochę tego, no to też chcemy popasować. Zazwyczaj w rekrutacjach staramy się iść w głąb, więc wypytywać. Ktoś mówi, że umiesz NLP? Dobra, pokażemy ci, czy umiesz, nie? Idziemy tak długo. Że nie umiesz, rozumiem. Tak długo, aż nie odpowiesz na pytanie, idziemy. Natomiast jak widzę, że ktoś umie trochę wszystkiego, no to dam mu, no może z tego działu i z tego spróbujmy. Z dwóch działów, trochę różnych pytań, że pokazać też to osobie, która będzie sprawdzała przecież cały raport z tej rozmowy. No właśnie chciałem zapytać o to, bo w przypadku specjalisty, tak jak mówisz, możesz zapytać o najgłębszy szczegół, a jednak ten generalista raczej będzie wiedział, a no to się robi mniej więcej tak, jak będę potrzebować, to tam spojrzę. Ja też tak mam, więc przyłączam się do tego klubu. Tak. Tak, to prawda. Jest tak. Też zadaję dużo pytań pomocniczych. No i zadaję tych pytań często więcej tym osobom. Zadaję im więcej po prostu z różnych aspektów najróżniejszych. Co zrobić w takiej sytuacji, co w takiej. Staram się dopasować do tego, kto coś potrafi. No, jeżeli ktoś widzę, że w pewnym momencie zatrzymuje się jego wiedza,
wie, co to jest transformer ogólnie, no to już dalej nie będę drążyć już po prostu, na czym to polega, jak to możesz zrobić. Też chcemy, żeby ludzie wychodzili zadowoleni z naszych rekrutacji. Żeby też, nawet jeżeli nie poszło, to i tak, żeby to było dla nich coś pozytywnego, że też coś z tego wynieśli. A nie tylko, wiesz, po prostu jak na egzaminie. Że zostali zbasztani i teraz będą hejtować DeepSense na Twitterze. Masz jakiś taki ciekawy przypadek, który możesz opowiedzieć bez bezpośredniego wskazywania, co to było? Mam jeden. Na szczęście mogę ci powiedzieć w miarę, bo nie ja rekrutowałam. Więc czuję się w porządku z tym. Była osoba na praktyki. Technicznie bardzo fajnie wypadała. Natomiast to była osoba, która bardzo się stresowała. Takie spięcie było. Mówili, hej, to tam spoko, to nie jest nagrywane, ani nic, jakby dobrze ci idzie, próbuj zachęcić. Ale nie, ta osoba była taka już po prostu nie, taka zestresowana. Ledwo wyduszała sobie te techniczne odpowiedzi, ale były sensowne. I zaczęli zadawać jej takie pytania, trochę trudniejsze, takie do przemyśleń. Czy da radę myśleć, kiedy jest pod takim stresem? I pamiętam, że z tej rekrutacji wyszedł rekruter i powiedział, jak pod takim stresem na każde pytanie odpowiedziała rozsądnie. Nie mówię, że perfekcyjnie, ale rozsądnie. To znaczy, że ta osoba musi mieć taką fajną wiedzę. Tak fajna musi ta osoba być. Dajmy jej szansę, wiesz, rozkręcimy ją. Nie być tak stresowa, jak że będzie zatrudniona. Damy radę. Więc bardzo, bardzo mnie śmieszyła ta rekrutacja, że właśnie to, że ta osoba była zestresowana i to było po niej widać, wyszło jej na plus tak naprawdę. To, że po prostu ktoś się wczuł i tak dopasujmy się do niej, spróbujmy. No i rzeczywiście, no bardzo fajnie potem pracowałam, miałam okazję pracować z tą osobą, super się sprawdza, potwierdzam. To niezła historia, no bo by się wydawało, że właśnie ktoś, kto podejdzie z takim dużym luzem, będzie miał łatwiej. O to chciałbym też cię zapytać. Ja na przykład jak przesłuchiwałem stażystów, to nazwę to taka nonszalancja przesadna była dla mnie taka, nie mogę, po prostu nie daję rady. Nie wiem, czy się spotkałaś i jak to do ciebie trafia? Z nonszalancją spotkałam się, czasami spotykam z nonszalancją. No różnie, kurczę, to jest tak bardzo trudne. Ocena podejścia tych ludzi do rozmowy jest ważna. Nie chodzi mi o to, żeby byli zestresowani, ale też, żeby nie mieli gdzieś tej rozmowy. Chcę, żeby rzeczywiście, wiesz, patrzyli no w tą kamerkę, no może nie w niej w oczy w tej chwili. Ale wiesz, patrzyli, interesowali się, komentowali to, co ja mówię, a ja się zawsze staram znaleźć jakiś błąd w tym, co powiedzą. To właśnie, że takie okej, okay, przyjmą to. Więc taki ich stosunek wybadać. Są takie osoby, które, wiesz, zachowują się, jakby miały to gdzieś, a potem wybadasz i widzisz, że się przyjmują, że biorą pod uwagę to jednak. I wtedy mówisz sobie, dobra, okej, okay, to jest, dogadamy się, bez problemu. No ale z drugiej strony... Miałem taką kiedyś sytuację, że miałem już inną ofertę, poszedłem na następną rozmowę. Ja myślę, że to nonszalancją bym nie nazwał, ale taką w sumie nie zależy mi. Jak pójdzie dobrze, to pójdzie dobrze, jak pójdzie źle, w porządku. I poszło dobrze. W sensie dla mnie tak sobie myślę z perspektywy ta pewność siebie taka, że nie zdobywam tutaj jedynej szansy na to, żeby dostać pracę. Na plus zadziałała. I chyba tak ludzie też to wyczuli, że nie napinam się. Masz też takie rozmowy? Tak, myślę, że w większości przypadków pewność siebie wychodzi na plus. Są, wiadomo, wyjątek, jak ta rozmowa z stresowaną praktykantką. Natomiast to są wyjątki. Wydaje mi się, że w większości ta pewność się pomaga. Ta pewność się pozwala wchodzić w dyskusję, zadawać jakieś pytania, podważać czasami, wiesz, jakieś, na przykład, jeżeli proponuję, mówię, że w tym przypadku jakiś model najlepiej by się sprawdził, a to mówi osoba, mam jeszcze lepszy model, który się jeszcze lepiej sprawdzi, który wiesz, jeszcze wiesz, widziałem zastosowanie tego modelu. I dla mnie to jest super. To, że ktoś właśnie wchodzi w dyskusję, nie boi się powiedzieć tego, co myśli. U praktykantów to trudne, chociaż zdarzają się takie wyjątki, ale liczę na to, liczę na taką pewność siebie, bo to mi też pomaga właśnie w ocenie tej osoby, w komunikatywności, jak to będzie w przyszłości. Jak ktoś jest zestresowany i spięty, to ja nie wiem, czy to jest wynika z jego charakteru, czy z tej rozmowy. Więc myślę, że większość wychodzi na plus, chociaż staram się, przynajmniej sobie mówię, staram się, żeby to nie wpływało za bardzo, to, czy ktoś jest zestresowany przy rozmowie, czy nie. No bo sama też miałam rozmowy, no to nie jest takie przyjemne być ocenianym. O właśnie, bo to jest dobry wątek. Mówisz, że starasz się, żeby to nie wpływało, ale jednak patrzymy na tego kogoś i go kupujemy jako człowieka, no albo nam osobiście pasuje, a dopiero potem jeszcze pasuje DeepSense'owi i konkretnemu menedżerowi do konkretnego projektu. I jak z tym walczysz?
żeby nie kupować dla siebie? Mam aspekty po prostu wypisane. To znaczy oceniam pod względem właśnie komunikatywności, czy wydaje mi się coś umie prezentować i staram się myśleć w tym aspekcie wyłączeniu innych i po kolei ocenić każdy. Zanim napiszę ogólnie, tak, zatrudnijcie, nie zatrudniajcie, co polecam i moją ogólną ocenę, po kolei sobie czytam te wszystkie, wiesz, moje oceny. Zdarza się tak, że ktoś super przyszedł programistycznie, no ale potem ci to wypada z głowy, bo potem zrobił coś i potem, nie wiem, zazwyczaj złego, jeżeli ci to siedzi w głowie, powiedział coś i sobie siedzisz i wiesz, fiksujesz się na tym. On to powiedział, kurczę, może się nie sprawdzi. Ale potem piszesz sobie te rzeczy, patrzysz, no świetnie programował. Na konkretne pytanie powiedział bardzo dobrze, bardzo konkretnie. To jest fajna osoba, po prostu tutaj się pomyliła i zawaliła to jedno pytanie, dwa. Może niepotrzebnie, wiesz, zafiksowuje się ja na jakimś pytaniu. Staram się też oceniać taką ogólną ocenę, nie od razu po. Ja formularz taki, który mamy, wiesz, jak poszło z jakich pytań, wypełniam od razu. Natomiast taką ocenę ogólną daję sobie choć przynajmniej godzinę, zazwyczaj więcej, na wypełnienie, żeby mnie też uchłonęła z tej rozmowy. Żeby to nie było tak, że ktoś, kogoś polubiłam, wiesz, fajna osoba, chciałabym mieć w deep sensie, bo ją lubię i nagle ją zatrudnimy, nie? To nie tak powinno wyglądać. Więc daj też sobie takie właśnie ochłonięcie z tego. Ja się totalnie zgadzam z tym, że na drugi dzień napiszesz dużo bardziej na chłodno, choć wtedy mam wrażenie, że parę rzeczy umyka. W sensie, że tak jak mówisz, chyba trzeba byłoby pisać rzeczy zaraz po i po jakimś czasie drugą część. Mi wtedy jest najłatwiej. Rzeczywiście jak to wypisuję, przy czym to zajmuje dużo czasu, nie? To wypisanie, te rekrutacje zajmuje mnóstwo czasu. Ja sobie liczę 3 godziny na rozmowę, wypełnienie formularza, oceny. Zjada mi połowę dnia prawie w pracy. Więc muszę to uwzględnić, muszę mieć na to możliwości w ogóle. No to zapytam cię, bo to jest, w ogóle zaskoczyło mnie, kiedyś trafiłem na podcast firmy, która zrobiła system, gdzie odpowiadasz do kamery, ale na automatyczne pytania i ten system ogląda twój filmik i tam przypisuje ci skory właśnie pewności siebie, nie wiem, skupienia i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście Amerykanie przesunęli tą granicę za bardzo, więc na forach są już tipy, jak się zachować przed tą kamerą, żeby przejść interwiu w tym systemie, albo w tym, jak się ubrać, jakie oświetlenie, bo sieć jest źle nauczona, więc jak jesteś w białej koszuli, to wypadniesz lepiej, no i tak dalej. Myślisz, że Europa też pójdzie w taką stronę? W sensie, tak jak mówisz, no, przy dużej skali, żeby przesłuchać? Kurczę, mam nadzieję, że nie. Pewnie tak, no, jakby idziemy w tą stronę automatyzacji. Wyobrażam sobie przyszłość, że mamy rozmowę podzieloną na dwie części. Jest ta część rzeczywiście automatyczna, ale potem jest ta część z osobą. Wiesz, może w super dalekiej przyszłości. Modele rzeczywiście zrozumieją dużo aspektów, czy z mimiki, czy z jakichś innych rzeczy. Natomiast ta rozmowa ludzka dużo daje. To, że my możemy zadać inne pytanie, zmienić, wytłumaczyć je tej osobie, widząc jak ona myśli. Wejść w głąb albo nie. Dużo takich decyzji podejmujemy, których wydaje mi się, że ciężko będzie modelom podjąć w trakcie rekrutacji. Natomiast takie rzeczy jak pewność siebie, no może dałoby radę ocenić. Takie podstawowe pytania techniczne, no wiadomo, ja też pytam takie standardowe rzeczy, oceniam angielski i tak dalej. Myślę, że są rzeczy, które można by zautomatyzować. Myślę, że połowę mojej rozmowy mógłbyś automatyzować, jakby się ktoś bardzo postarał. No to był pomysł na startup. Może się od Deep Sensu odłączy jakiś oddział i to już będziemy wiedzieć, czym się będą zajmować. To jeszcze chciałem cię zapytać, bo to mnie rozbawiło w zeszłym roku maksymalnie i w sumie kompletnie na początku, bo robiliśmy we dwóch z moim menadżerem te rozmowy, kompletnie nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść i czy interweniować, czy obrócić to w żart, że ludzie w trakcie rozmowy pisali na klawiaturze i sprawdzali to, o co my ich pytamy. Ojej, zdarzało się. Mi rzadko, kurczę, raz mi się tylko tak zdarzyło, ale dużo osób mi pisało, że się zdarzało na rekrutacjach. Wiadomo, masz rekrutację online, więc teoretycznie ktoś może mieć drugi monitor obok i tutaj kombinować, pisać sobie, coś robić. Ja bardzo szybko na rozmowie mówię, że bardzo proszę tego nie robić. Aha, czyli zaznaczasz gdzieś tam na początku. Tak, staram się, szczególnie na przeprogramistycznej części. Jeżeli daję jakiś program, wiadomo, są takie, no nie zadasz jakiegoś niesamowitego algorytmu, żeby ktoś zrobił, no bo masz powiedzmy 15-20 minut. To musi być coś prostego. Ja też się postarał, pewnie umiałby to googlnąć, albo sobie sprawdzić szybko, wiesz, w terminalu, czy działa. Ja wtedy mówię, że traktuj mnie jak swojego Google'a. Większe rzeczy wiadomo, że w pracy upewnisz się. Po raz milionowy, po raz kolejny sprawdzisz, czy najpierw wysokość, czy szerokość podajesz obrazka w niektórych funkcjach, bo po prostu się myli. Jasne. Ja też sprawdzam, więc po prostu to mówię wtedy, jak chcesz to sprawdzić, zapytaj mnie, ja ci to przykleję, screenshota, proszę bardzo. Nie ma problemu, ja takie rzeczy ci sprawdzę, powiem ci, ale nie chciałabym, żeby po prostu ktoś googlował.
Jeżeli ktoś to robi w bardzo wredny sposób, to na szczęście zazwyczaj są osoby, które bardzo się wpadają. U nas też tak było, to prawda. Ale zszokowało mnie to, bo to jest trochę tak jak szachistka, która idzie z telefonem do toalety, legendarna. No dla mnie są jakieś elementarne zasady tej gry. Tak, tak, to prawda. Szczególnie, że to widać. Ludzie próbują to ukrywać. Naprawdę jest taka, że no widzisz na tej kamerce, gdzie te oczy wędrują. Zupełnie inny. No i moje ulubione jest, jak ktoś ma okulary i przecież po prostu się odbija. Gdzieś ja widzę, że on wchodzi na kula teraz. Tego nie zauważyłem, ale a propos widać, gdzie oczy, to Nvidia ostatnio wypuściła jakiś pakiet taki, że gałki oczne cały czas patrzą na rozmówcę, a ty możesz robić, co chcesz, więc już wkrótce będzie można to trochę bardziej oszukiwać. Coraz ciężej będzie. To prawda, no staramy się tego unikać, no ale wiadomo, no da się oszukiwać. Jak ktoś się uprze, da oszukać. Natomiast w pracy jeszcze go nie oszuka, nie? W pracy to wyjdzie. W pierwszym tygodniu bez problemu. Dokładnie. No teraz wróćmy do ciebie, bo jestem ciekaw, jesteś tam już jakąś chwilę. Robisz rekrutację, czyli przesunęłaś się w stronę menedżerowania lekkiego? Tak można powiedzieć, no w tej chwili rzeczywiście mam rolę menedżerki, powiedzmy. Liduję zespół, kontaktuję się z klientem, w cudzysłowie pode mną, tak jakby pracują osoby, mój zespół, które sobie wybrałam, palcem wskazałam i siedzą ze mną, utknęli. Bardzo ich pozdrawiam. Brzmi super. To teraz jeszcze chciałem zapytać, ktoś tutaj w jednym z odcinków powiedział, że wiedza w tak zwanym data science, oczywiście oprócz tych podstaw, zmienia się tak szybko, że on jak zatrudnia ludzi, to zakłada, że i tak za 2 miesiące będą się musieli nauczyć nowych rzeczy. Jest taki otwarty na to, że no dobra, no jeżeli czegoś nie wiedzą, to się nauczą u niego, bo on też tego nie wie, bo jest coś zupełnie świeżego, co właśnie wypłynęło. No jestem ciekaw, czy nie brakuje ci samej klawiatury, albo czy robisz coś, żeby tak zachować tę świeżość, bo to jest pytanie, które powtarzam. Widzę, że ogólnie to jest duży kłopot, szczególnie w naszej branży. Tak, to prawda. No w pewnym momencie im bardziej jesteś bliżej menedżerowania, tym robi się więcej spotkań. Co prawda ja bardzo lubię spotkania, no ale wiadomo, no to jakby wypadasz z tego rytmu. Ja, żeby zachować tą świeżość, staram się programować nadal w zespole, nadal w projektach, w których jestem. Wiadomo, że jest to utrudnione. Jeżeli mam dużo spotkań, no to i mój task nie zrobi w ciągu jednego dnia. On będzie się rozciągał, więc mogą być tylko takie rzeczy, które są raczej mało ciekawe. No niestety, no fajnego modelu nie zaimplementuję już. Staram się robić review. To mi pomaga bardzo. Staram się być w burzach jakichś pomysłów, gdzie dyskutujemy na temat różnych modeli. Staram się, żeby jak ktoś robi research pod względem tego, jakie modele chcemy zaimplementować, to że potem skrócił całemu zespołowi, więc mi też, więc ja też się tego dowiem. Ale prawda jest taka, że brakuje czasami i wtedy w weekendy po prostu to jest ten moment, gdzie siedzisz nad swoim projektem i możesz się wyżyć, po prostu zrobić, w końcu zaprogramować, ładne klasy, a nie jakiś brzydki skrypcik i w końcu, wiesz, coś fajnego zrobić. To jest chyba ten optymistyczny akcent dla wszystkich, którzy są w tym miejscu. Bo tak jak słyszę, można powiedzieć, wraz z awansowaniem, to ten kłopot coraz bardziej się pojawia i na różne sposoby ludzie z tym próbują. Choć zdarza się też taka rozmowa, że no teraz okej, ja nie będę na bieżąco, muszę być tylko troszkę, ale jaką mam tutaj wpływ, mając pod sobą 10, 20, 50 osób, więc mogę realizować się inaczej. Więc to też jest jakiś tam mindset inny. Tak, zgadzam się tam tak bardzo, bardzo wolę w ten sposób pracować. Mimo, że uwielbiałam jako data scientist robić ten model, implementować, to jednak widzenie tego wyżej poziomowo, rozmowa z klientem sprawia, że mam wrażenie, że po prostu te decyzje, które mogę podjąć, są mądrzejsze. Widzę, w co warto inwestować, w co nie. Jeżeli klient jest niepewny i mówi, już tak powoli zaczyna mówić, że no na tablecie chciałby jakiś model, żeby działał, to już wiem, dobra, na tablecie, okej, to może zrezygnuję z GPU teraz, może zmierzę czas naszych modeli, może sprawdźmy, czy to w ogóle ma sens i czego go pohamuje. Widzę też, wiesz, w rozmowach z nim, co jest dla niego ważne, więc mogę inwestować więcej czasu. Czasami jest czas na kod, że możemy sobie zrefaktorować, napisać to ładnie. Czasami jest czas, że szybko lecimy, researchujemy, czy jakiś temat jest warty, czy nam poświęcali czas, czy jakiś model wydaje się mieć jakiś potencjał, czy nie i po prostu stawiamy go, idziemy dalej. Wydaje mi się, że mam dużo większy wpływ na projekt, będąc tutaj. To jest super perspektywa. Jeszcze chciałem cię zapytać też, bo wasza specyfika jest chyba, no powiedzmy kilka, załóżmy, że jest kilka takich firm w Polsce. Może jesteście jedną z tam dwóch, trzech tych najbardziej, które koncentrują się na takiej części, przynajmniej ja to tak rozumiem, możesz mnie poprawić zaraz, POC do MVP i potem zostawiamy tym, że udowodniliśmy, że to działa. Czy tam ten ktoś może to produktyzować, ten wasz model. Tak to działa? Często
ale różnie. Tak naprawdę często jest tak, że jakby robimy tylko tą Jane Data Science. Pokazujemy, POC, lecimy, ten model jest fajny, proszę bardzo, macie go. Ale mamy też teamy, które produktyzują. Więc zdarza się pracować na infrastrukturze klienta, gdzie po prostu od razu model idzie tam, jest jakimś klocuszkiem i idzie do całości. Więc bardzo zależy od klienta. Nasza firma jest na tyle specyficzna, że dopasowujemy się bardzo pod potrzeby klienta. On nam często mówi właśnie, że chciałby pracować na chmurze, żebyśmy tam od razu pracowali. A niektórzy mówią, pracujcie na swojej infrastrukturze, że to było szybciej, taniej, a potem będziemy to przerzucać. Zdarza się, że mamy inżynierów po stronie klienta, którzy od razu tutaj, wiesz, co jakiś czas mówią czerwone lampki, się im zapalają i mówią, tego nie zaimplementuję potem w tym języku, tego tu nie przerzucę, zmieńcie ten model, zmieńcie coś tam. Więc zdarzają się w bardzo różnym etapie dyskusje. Wiadomo, z data science'owej perspektywy najfajniejsze są te pods i potem robisz ten model, udowadniasz, on działa, potem go sobie dalej doklepujesz, więcej danych, przygotowujesz, proszę bardzo, tu macie skrypt Pythonowy, model, do widzenia. To jest moje ulubione, ja faworyzuję te projekty, no ale są różne, nie? Mówię o tym, bo znowu na rozmowach i rozmowach kwalifikacyjnych i rozmowach z moimi różnymi znajomymi, no to części się marzy dokładnie taka praca. Czyli robimy dotąd i dziękujemy, żadnych testów, żadnych dockerów, żadnych tam tej części, która może nie jest tak fascynująca dla kogoś, kto chciałby być typowym data scientistem czy data scientistką. Ale potem dochodzi do takich śmiesznych rzeczy, to taka insider story, że jest model, ktoś przychodzi z tym modelem i mówi, tu jest model, a inżynier zaczyna się śmiać i mówi, to jest niemożliwe, stary, ty masz tutaj 2 lata danych, które będą się przeliczać na produkcji tam tyle i tyle, w ogóle w zasadzie nie ma szans, żebyśmy za to zapłacili, idź przemyśl to jeszcze raz w swoim pokoiku i przyjdź jeszcze raz. Zastanawiam się po prostu, jak to zderzenie światów u was się odbywa. Kiedy mamy taką sytuację, rzeczywiście, że jakby mamy takiego zazwyczaj POC właśnie i robimy takie data science'owe rzeczy, to jeżeli jest klient, z którym nie pracowaliśmy wcześniej, to bardzo często mamy software inżynierów w teamie. I to są te osoby, u nas wewnętrznie transhamują i mówią, nie, tutaj nie zapędzaj się z tym, tego potem nie wdrożę. Już od razu rozmawiamy, jak to będzie wyglądało później. Więc na szczęście mamy dosyć sporo inżynierów, którzy hamują nas, krzyczą na data scientistów i bardzo dobrze, bo bez nich czuję, że po prostu nic by nigdy nie przyszło na produkcję. Po prostu nasza fantazja poszłaby, wiesz, w górę, wszystko by się liczyło latami. Czyli są potrzebni tacy ludzie, którzy ochładzają, bo mówię o tym, to było przezabawne spotkanie. Jeden z takich czołowych ludzi od produktu w Ignite przyleciał ze Stanów. No i tam pyta, a to mamy, no tego jeszcze nie mamy, to mamy tak w połowie. A on tak, ach, wy Polacy, to lubicie przebijać ten balonik. Ja tu jestem taki zadowolony, że mamy tyle fajnych rzeczy, a wy tak mnie ochładzacie ciągle. No więc to jest ta rola, czasami smutna rola tego mówienia, jak jest. To prawda, jest ta smutna rola inżyniera, ale też na szczęście, jak to często bywa w POC, jest tak, że z mi klient też nie wie, czego chce. I wtedy nasza rola, żeby u nas był ktoś, kto będzie pytał klienta, na pewno tak, na pewno ten target, a na pewno taka metryka cię interesuje. I my potrzebujemy kogoś do ochładzania, ale sami data scientisti też muszą ochładzać klienta, co się bardzo często u nas zdarza, że w tą stronę też musimy działać. To jest niemożliwe, nie będziemy wykrywać accuracy 100% takich zdjęć. No i tego typu rzeczy. Ochładzanie działa na wiele sposobów, w różne strony. Niestety. Myślę, że klient też ochładza inżynierów, więc taki ładny trójkącik mamy. Każdy kogoś ochładza i idziemy jakoś taką w miarę rozsądne rozwiązanie, które zadowoli, powiedzmy, wszystkich. Pytam też o to, bo z tej perspektywy osoby, która wchodzi do branży, często to jest, i też byłem w takim miejscu, że dla mnie to było niepojęte. Dlaczego ja nie mogę sobie tego i tego zrobić, skoro wydawałoby się, że tak jest zgodnie ze sztuką i tak będzie dobrze dla wszystkich. Trzeba odejść od tego. To jest takie właśnie różnica między światem, wiesz, jak to się wydaje, data science, blog postów, konkursów, tych ładnych datasetów, na prawdziwym. To jest to zderzenie, które u każdego w pewnym momencie następuje. Jest przerażenie i powoli dopasowywanie się do tego. No niestety nigdy nie ma tak ładnie. Nie kojarzę żadnego projektu, który wyszedłby po prostu książkowo. Zawsze coś jest nie tak, zawsze jest jakaś modyfikacja, post-processing bardzo dziwny się zdarza w tych danych. Na przykład klient ci mówi, no, że nie może wyjść, że ten feature generalnie działa ujemnie.
na przykład na przewidywanie popytu. On musi być dodatni, bo my wiemy, że on działa dodatni. No i nie powiesz mu, że dany wychodzi z innego. No po prostu siedzisz, zmieniasz, kombinujesz, bo on ma być zadowolony i ma wyjść, że działa dodatnio. No zdarzają się takie przyjemnostki. Ale to jest taka też dla mnie przyjemna część. Ja mam najwięcej satysfakcji, jak uda nam się do tego dojść, rzeczywiście, że model wejdzie na produkcję. Jest taka satysfakcja, że zrobiłam coś, co w przyszłości, wiesz, będzie działało. Będę mogła pójść i zobaczyć, jak to działa. No to tak, kiedy do tego się dąży, na te kompromisy jest się gotowym pójść. A mimo wszystko, jeżeli wie, że to jest zamian za to, no satysfakcję na samym końcu, jak już po roku na przykład robienia modelu uda się to nam osiągnąć. No więc ja idę na te kompromisy i lecimy sobie z tym. No to a propos tego cieszenia się, że coś wejdzie na produkcję, to taka historia, którą słyszałem na którejś konferencji, gdzie gość mówi, że był uczestnikiem projektu takiego motoryzacyjnego, gdzie marka X robiła część tą, nazwijmy to, trzymania się w pasie, jakichś takich historii związanych z bezpieczeństwem. No i napisał jakiś tam kawałek kodu, czy tam zrobił jakiś kawałek modelu, nie pamiętam teraz szczegółów. No i stwierdził, że chciałby w końcu dzieciom powiedzieć, co on w sumie w tej pracy robi, więc kupił samochód tej firmy i powiedział, słuchajcie, teraz puszczę ręce i to ja to robiłem. Oj, bardzo bym chciała tak zrobić. Kurczę, muszę jakiś taki projekt, który mogę bardziej pokazać. Zawsze jak muszę wytłumaczyć właśnie komuś, rodzicom, rodzinie, co ja robię, to siedzę i kurczę, no jak to wam wytłumaczyć, co ja robię. Ja wtedy daję takie dziwne przykłady, żeby na pewno nie dotarło. Jeden z przykładów, które podawałam, nie robiłam tego, więc mogę mówić, to jest wyobraź sobie, że idziesz do banku, a tam zamiast pani w banku, która cię pyta się właśnie o kredyt na przykład, i zamiast tam pani masz jakąś kamerkę i tam jakiś formularz musisz wypełnić na komputerze i on wtedy ci mówi, czy dostajesz kredyt, czy nie dostajesz kredytu. I mówię, że no, musisz ten formularz wypełnić, on wtedy sprawdza, jakie jest prawdopodobieństwo, że ty spłacisz ten kredyt, jeszcze ci to się opłaca bankowi. Ale też potrzebna jest kamerka, bo czasami potrzeba, oszacujemy na przykład, czy jesteś palaczem, czy jesteś tam, jaki masz wiek, czy nie kłamiesz w tym formularzu i tak dalej. No i to właśnie ja robię. Jestem tym, kto ci przeszkodzi wzięciu kredytu, w razie czego. Nie robisz dobrego PR tej branży. Zmień tą historię, proszę. No jakąś pozytywną. Dobra, zmienimy. Zmienimy na coś. No nie wiem, że wykrywasz tam ostatnie wieloryby, które trzeba uratować albo cokolwiek. Takie wiesz, AI for good. Na pewno będzie lepiej się sprzedawać. To prawda. No, ale po takim przykładzie rzeczywiście już jest to takie dobra. Ty już wiem czym się zajmujesz, zastępujesz pracę innych ludzi. Powodujesz bezrobocie, tak. Tak. To standardowa rozmowa, że zautomatyzujecie nas wszystkich i tylko wy będziecie mieć pracę. No, co na to powiedzieć? No, ja na szczęście mam bardzo fajnie, bo ja jestem programistami. Więc jak mówię moim rodzicom, to moi rodzice nigdy nie mówią, że zastąpi. Moje rodzice takie, okej, okay, już widzimy te modele, jak one działają, jasne. Więc o tyle mam łatwiej, ale w większości nie. Jeżeli pokażesz, fajne przykłady są. Kiedyś taki blog, nawet nie wiem, czy nie Patryka był, gdzie porównywał mafinki i chihuahły, gdzie opisywał te właśnie case'y różne. Pokazujesz i mówisz, patrz, to jest też poziom teraz. Zastanawiamy się, czy to jest chihuahua, czy mafinek. Jeszcze poczekajmy do tego, jak zastąpimy was wszystkich. Choć tutaj ja czasami się śmieję, bo ten przykład jest tam podawany w różnych memach, te chihuahua i mafinki, ale on też robi, wydaje mi się, robi też taką złą robotę, bo tak pokazuje, że to wszystko jest takie mega nieudolne i w ogóle jesteśmy jeszcze w czarnej. No jednak parę rzeczy się nauczyliśmy przez ostatnie parę lat. To prawda. Ten przykład wiadomo. To jest taki przykład, który był fajny kilka lat temu. To jest taki, jak chcę kogoś uspokoić. No w praktyce wiadomo, no teraz ChatGPT wyszedł i tak dalej. No to jest niesamowite, co teraz potrafimy robić. No więc ja się nie dziwię, że ludzie się boją. Ja też się boję o innych ludzi. Taka jest prawda, no. Nie dziwię się, bo widzę, że to idzie w tym kierunku. Rzeczywiście ta automatyzacja będzie wchodziła. Natomiast to nie znaczy, że nagle będzie bezrobocie z tego powodu. Wręcz przeciwnie, po prostu będą inne stanowiska pracy. Ten profil się zmieni. Nie wszystko możemy zautomatyzować tak łatwo. Interakcji międzyludzkich nie zautomatyzujemy bardzo długo, myślę. Więc po prostu jedne stanowiska, tak jak myślę, że z czasem, no. Czy to ta branża, czy inna, zawsze tak było, że jakieś stanowiska w pewnym momencie przestaje być potrzeba, żeby było coraz więcej ludzi, ale pojawiają się nowe miejsca pracy, pojawiają się nowe miejsca i po prostu ludzie będą się przebranżawiać, zmieniać. No, ale jeszcze na to mają czas, myślę, zanim te automatyczne samochody wejdą. Bardzo na to liczę, jestem okropnym kierowcą. To jeszcze trochę, jeszcze chwilkę. Ciebie poproszę na
ostatnie dwa super protipy dla osób, które chciałyby się dostać do DeepSense'a i link do wszystkich waszych pytań też dodamy w dole podcastu. Dla praktykantów GitHub. Zróbcie swój własny projekt. Najlepiej, gdybym ja się miała teraz dostać, w tej chwili. Wyszedłem na Kagla, wziąłem jakiś konkurs, który się już zaczął. Widzę, że stało półtorej miesiąca, miesiąc do końca. Wzięłaś próbę go zrobić. Poświęcała tych, nie wiem, na przykład 10 przynajmniej, najlepiej 20 godzin tygodniowo, żeby to po prostu porobić, usiąść i doprowadzić coś od początku do końca. To daje ogromną perspektywę, jak się widzi, co działa, co nie działa i się coś doprowadziło do końca i wrzućcie to na GitHuba. Jak to zrobicie, opiszecie to i swoje wyniki i co byście zrobili, byście mieli więcej czasu, no to super. Możecie przejrzeć rozwiązania innych ludzi, się inspirować i wpisać tutaj, inspiracja tej osoby, nawet link, to mi się spodobało, skopiowałam nawet kod. Jest to tutaj wrzucone, zadziałało lepiej. Super! Jak takie coś zrobicie, ogromny plus, duża szansa. Druga rzecz, to żeby przejść test, to jest trudna rzecz. Książki, chyba książki po prostu do Data Science. Tam będziecie mieli powtórzoną algorytmikę, prawdopodobieństwo, jakąś kombinatorykę. To wszystko sobie powtórzy. Są takie podstawy, które pytania się będą pojawiać, no bo ciężko pytać o inne rzeczy, jeżeli zakładamy, coś nie ma doświadczenia. No i Pythona. Umiejętność programowania w Pythonie bardzo dużo drzwi otwiera. Jeżeli widzimy, że ktoś tylko podstawy rozumie tych modeli, ale jednak tego Pythona dużo ćwiczył, ma fajny bardzo poziom, no to douczymy go tych modeli. Jakby ma taką fajną podstawę z programowania, że to jest tylko kwestia chwili, jakichś bibliotek. Więc te dwie rzeczy bym zrobiła. Książki bym usiadła, okej, na trzy, no, z Pythonem i GitHuba bym zrobiła jakimś konkursem. I myślę, że liczę na to, żebym się dostała wtedy. To już musisz sama sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy byś się przyjęła. Ale dzięki za te tipy. Mam nadzieję, że to też pomoże nie tylko ludziom, którzy chcieliby dostać się do DeepSense'u, ale też do różnych innych firm, no bo tam ta bitwa trwa i no nie jest łatwa. Dzięki jeszcze raz. I mam nadzieję, że usłyszymy się szybciej niż znowu za półtorej roku w jakiejś następnej ciekawej rozmowie. Pewnie. Super. Wielkie dzięki. Dzięki.